Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi. Tomasz Smokowski i Mbappé. Może być niebezpiecznie. Tak, ale się popisał Mbappé. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ładne minięcie, może być groźnie. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Christopher Nkunku. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Mbappé zagrywa w pole karne. To była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Traci piłkę po tym wejściu. Ben Yedder w posiadaniu piłki. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Ekipa Black Cats w ataku na bramkę rywali. Ale atak teraz na piłkę. Mija go sprytnym zwodem. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Obrońca zagubiony jak dziecko we mgle. Nadal coś z tego może być. Mbappé teraz przy piłce. No, w końcu spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej, dopiero te... Jest za linią obrony, uwaga! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. A teraz znakomite dogranie. No i jednak chorągiewka w górze. No niestety, tak to się kończy, jak się za długo zwleka z dobraniem. Dobre to wyjście na pozycję, trzeba było wcześniej podać. Dobrze teraz na dobieg, Mbappé. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie, prowadzą już różnicą dwóch goli. 2-0, gramy dalej. Przesuwa się z piłką. Już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. Mamy teraz wynik 2-1. Christopher Nkunku. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Mamy więc 3-1. Ben Yedder kontroluje piłkę. Mbappé z piłką. Będzie bramka! To teraz zepsuł. Wymarzona okazja, krótki dystans. I żeby tak przestrzelić? Zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Zgarnia tę piłkę z łatwością.
Jak widać po statystykach, drużyna gości niezbyt często jest przy piłce. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Ależ teraz okazja! Ale teraz zamieszanie, słupek! Czy ktoś to bije? Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Ależ interwencja w polu karnym! Było blisko, ale jednak nie ma bramki. Szkoda, ale trzeba dalej próbować takich uderzeń. Strata piłki. Ale szatak teraz na piłkę. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Kylian Mbappé. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Lukaku Tolisso. Strata piłki. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Znakomite zachowanie bramkarza. Pewnie wybronił ten stały fragment gry. Tylko minuta dodatkowego czasu. Kylian Mbappé. No nie, tak nie można podawać. Ben Yedder w posiadaniu piłki. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans. Zaczynamy drugą połowę. Zawodnicy Saints mają korzystny wynik, więc trudno się spodziewać huraganowych ataków z ich strony. Christian Romero. Wissam Ben Yedder. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Piłkę ma Kanté. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Mbappé, będzie groźnie. No, zapachniało tu hat-trickiem, ale jednak nic z tego. Szkoda, byłby piękny wynik indywidualny do kolekcji. No, ale jeśli idzie ci tak dobrze, to trochę się można rozkojarzyć. Może w następnej akcji się uda. Wślizg w polu karnym. Gdyby się pomylił, byłby karny. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Mogą tu teraz groźnie skontrować. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę. Nic z tej akcji. Mbappé teraz przy piłce. Mbappé, może być niebezpiecznie. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Aktualny wynik to 4-1. Podanie do Kanté. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Tolisso. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Okazja przed nim teraz. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków.
opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Mbappé, będzie groźnie. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Piłkę przejmuje Azpilicueta. W jego pobliżu nie można tak grać. Tomku, prowadzą wyraźnie, a przed chwilą widzieliśmy statystyki. No, przypadków w tym nie ma. Stwarzają okazję za okazją, a rywale po prostu gubią się w obronie. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Szansa na gola! Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Są w trudnej sytuacji, ale mogą zmniejszyć straty do jednego gola. Na trybunach wrzawa. Piłka opuszcza boisko. Będzie wznowienie od bramki. Number 23, Odson Edward. Coming onto the pitch, number 14. Barnes z piłką. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Ależ to była parada, Tomku. Klasa światowa. Wielu kibiców na pewno już widziało piłkę w siatce, ale nic z tego. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Ten jeden chyba nie zbuduje. Niebywały gol! Kontaktowa bramka! Niesamowita historia! Jeszcze niedawno wyglądali na chłopców do bicia. A teraz proszę, odgryzają się i to skutecznie. Świetnie antycypuje teraz Cordoba. Piłka przejęta. Ben Yedder w posiadaniu piłki. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. I co teraz zrobi Ben Yedder? I offside, Jacku. Ten gol nie zostanie uznany. Był spalony. Naprawdę niewiele zabrakło. Mogą mówić o sporym pechu. Theo Hernandez. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Ben Yedder kontroluje piłkę. I doskonała okazja. Świetna interwencja. Jaka potrzebna. Nie ma gola, który dałby im wyrównanie. Teraz rywale będą starali się dowieść ten wynik, w czym bramkarz pomaga jak może. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Uwaga, za chwilę może być remis. Christopher Nkunku. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Chwila nieuwagi, strata piłki, będzie groźnie. Jest gol! A zatem wyrównują, choć przecież wydawało się to niemożliwe. Niefrasobliwość w polu karnym porażająca, zwłaszcza kiedy ma kto bronić, to powinno jednak lepiej wyglądać. No ale tu wyraźnie zabrakło komunikacji i zdolności podjęcia decyzji. Ktoś musi podejść bliżej do piłki, spróbować odbioru. Christian Romero. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Ale trzeba się tu było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść bramka, a tymczasem nic z tego. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Szansa na kluczowe trafienie. Tak, proszę Państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już, Tomku, na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Zdecydowane, twarde wejście teraz. Mbappé ładnie za plecy obrońców. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to...